Kuchni nalał sobie kolejnego drinka i spojrzał na komplet mebli z sypialni stojący przed domem. Materac był nagi. Pościel w biało-różowe prążki leżała na komodzie obok dwóch poduszek. Poza tym wszystko pozostało mniej więcej takie jak w ich sypialni. Szafka nocna i lampka po jego stronie łóżka, szafka i lampka po jej. Jego strona, jej strona. Ciąg dalszy opowiadania Raymonda Carvera, Może Zatańczycie, 10 maja o godzinie 20 w pralni samoobsługowej przy ulicy Święty Marcin 39. Spotkajmy się na ulicy Książek. Zaprasza Jarosław Władczyk z Radia Emaus.